dolinami, za siedmioma rzekami mieszkała dziewczynka. Szybko pocałowała żabę.
siedmiu górach i dolinach. A ty nie bądź taki mądry, narrator. Zresztą, ciebie też powinna jakaś księżniczka pocałować. Może by tak czar prysnął? Jaki czar? Bezczelna smartula. I tak Kapturek ruszyła dalej. Wtem natknęła się na pięknego księcia. Zaczął opowiadać o swojej pięknej dziewczynie, która jest najpiękniejsza na całym świecie, co strasznie wkurza jej macochę. I kiedy tak sobie rozprawiali, nagle za drzew wyskoczyło trzech krasnoludków z dziewczyną owego księcia, której notabene na imię było Śnieżka. Książę, książę! Co jest? Nieszczęście, nieszczęście! Co jest? Co Śnieżka? I krasnoludki pokazały księciu martwą Śnieżkę, na co on zaniósł się, żeby nie zabić. Książę pocałował Śnieżkę, na co ona obudziła się, rozejrzała dookoła i powiedziała: Ach, mój książę, uratowałeś mnie, teraz możesz się ze mną ożenić. A to? Co za jedna?
i czerwony kapturek poszła dalej. A książę i Śnieżka żyli długo i szczęśliwie, ale mniejsza z tym, bo nie o nich tu chodzi. I tak czerwony kapturek wędrowała przez las, który zresztą był zaczarowanym lasem, bo rosły w nim zaczarowane drzewa. Jesteśmy zaczarowane drzewa. Co my właściwie takiego robimy? Właściwie to nic, tylko gadać umiemy. I dekoracje tworzymy. Wtem za zaczarowanych drzew wypadł straszny smok i skoczył prosto na czerwonego kapturka. I tu smok pomylił się nieco, bo czerwony kapturek wcale nie była taka bezbronna na jakiegoś i nieźle mu dołożyła. I kiedy już miała zaraz ten ostateczny, śmiertelny cios, za zaczarowany drzew wyskoczył nie kto inny, tylko książę. Żeż ty puszczę! Puszczę! Co ty robisz, kobieto? Chcesz nas zabić, czy co? Ale przecież to smok, nie? Puszczaj, mówię! Moja mama! I czerwony kapturek puściła smoka. Wie ty, smok, ale ci dowaliła. Żyjesz, nic ci nie jest. Żyję. Ale już więcej na mnie nie licz. Złe smoki, może jakieś inne, ale nie ten. Poza tym to jest mój smok. Twój? To trzymaj sobie go na smyczy. Zresztą kaganiec też by mu się przydał. O, wypraszam sobie. Ja jestem cywilizowanym smokiem. Tak? To dlaczego na mnie napadłeś? Zaraz napadłeś. Postraszyć cię trochę chciałbym, bo od co? Postraszyć? Ale po co? W taki sposób. Sposób? Na co? Na podniebanie. No wiesz, ja ci niby napadam, on ci niby ratuje, ty potem rzucasz mu się na szyję z wdzięcznością, omdlewasz w jego ramiona, on cię całuje. Żyjecie głupi, szczęśliwi. Czyli ty chciałeś mnie poderwać? No. Jesteś księciem! No. Świetnie! No to zacznijmy jeszcze raz! Smoku, napadaj! Gdy smok zastanawiał się, co ma zrobić za zaczarowanych drzew, wyskoczyła nagle wiedźma. Jest moja krzywdziska. Tu jej nie ma. Też. Oddawać. Przepraszam. O co tu chodzi? Mam scenariusz, jest tu zupełnie co innego napisane. Ja już się totalnie pogubiłem. Miałam księżniczkę. Uwięziłam ją w wieży. A oni najbezczelniej siedzi ją wypuścili. Oddaj księżniczkę. A może być czerwony kapturek? Co? W zasadzie może być. Dobra, bierz ją, jesteś kwita. Cześć, lecimy. I książę wraz ze smokiem szybko wzięli nogi za pas. Chyba nie mówiłaś poważnie, co? Bardzo poważnie. Zbieraj się, kapturek. Idziemy do wieży. I kiedy czerwony kapturek myślała z przerażeniem, co ma zrobić, za zaczarowanych drzew wyskoczył nagle. My moglibyśmy prosić, żeby tak za nas ciągle nie wyskakiwano? Przecież mi się nerwicy nawadnił. Spokojnie, tata jest.
zrobić. A to ja zostaję. W takim razie za zaczarowanego drzewa powoli wyszedł wilk. Witaj, wieczmo. A wilk? Siemano. Coś mi się wydaje, że pomyliłaś z kimś moją znajomą. Czerwonego kapturka. Więc to moja znajoma? A to sorry. Nie ma sprawy. No to lecę. A jak dorwę smoka z tym niewydarzonym księciem, to... I tak wiedźma odleciała, a kapturek została sama z wilkiem. Uff, nareszcie jesteśmy we właściwej bajce. No, cześć, kapturek. Och, cześć, wilk. Dzięki za pomoc. Już myślałam, że mi się nie udało uciec tej czarownicy. Tak, nie ma sprawy. A tak w ogóle to gdzie idziesz? Idę już co, wilk, szukam księcia. A przy okazji idę do babci. A, do babci już? A gdzie babcia mieszka? Nie no, wilk, dzięki za uratowanie, ale chyba nie myślisz, że ci powiem, że babcia mieszka za lasem, za rzeczną prawo, aż do pagórka na numer 5. Szkoda. No dobrze, jak nie, to nie. Ale wiesz, ja już polecę. No, cześć, wilk. I wilk poleciał. A ja się poważnie zastanawiam, czy kapturek przypadkiem nie jest blondynką. Kapturek! No? Pokaż to włoski pod tym kapturkiem. Ale po co? Są blond, prawda? Nie, brązowe! Ale farbowane. Nie, no narrator, o co ci chodzi? Dałbym sobie rękę uciąć, że to blondynka. A kto by dał wilkowi adres babci? I dopiero teraz kapturek uświadomiła sobie, że zrobiła babcię. O, Rety! O, Rety! I co ja teraz zrobię? No, nie wiem. Ja bym radził się pospieszyć, ale ty rób jak chcesz. I tak mnie zresztą nigdy nie słuchaj. Ech, narrator! Z ciebie to żadnego pożytku, wiesz? Żadnego? Żadnego. Szkoda, mógłbym się przydać. Mam telefon komórkowy. O, daj mi telefon, daj, proszę, proszę, proszę. Jest telefon, mam telefon, zadzwonię do babci i ostrzegę ją przed wilkiem. Nigdy nie odbiera na czas, no nigdy. Babcia odbierz. Halo? Halo, babcia? O, kapturku, jak miło cię słyszę. Co u ciebie? Babciu! Babciu, babciu, poczekaj, bo ja... chcę... Halo, halo? 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 No nie. No nie, te zasięgi dodałoś, co? Chciałaś znowu kasę. Zero pożytku, mówiłam, zero pożytku. No, to radziłbym się teraz pospieszyć i znacie na złamanie karku do babci na Biomostrze. Zdrowie! I kapturek pognała na złamanie karku do babci.
I gdy tak gnała, do babci powoli zdążał wilk. Ha, ha! Podejdę babcie, że nawet się nie spostrzeże. Zresztą i tak nie muszę się starać, bo babka od dawna jest głucha jak pień. Kiedy wilk pewny, że babcia jest głucha, szedł sobie spokojnie do jej chatki, za zaczarowanych drzew wyszła nagle babcia. Halo, halo. Przestraszyłaś. A co, babcia, babcia? Myślałem, że co? Jak babcia stara i głucha, to nie słyszy? Ho, ho, ho! Ta babcia dostała tablecik na dzień babci i zamówiłam przez internet nowy aparat słuchowy. No to... Wszystko słyszę. Wszystko w całym lesie. I ciebie na kilometr. No trudno. Przełatałaś mnie, babcia, ale i tak ci to nic nie da, bo ja po prostu mam ochotę cię zjeść. I gdy wilk otworzył pyt, by połknąć babcię, gdy nagle pojawiła się... I właśnie w tej chwili za zaczarowanych drzew najmocniej zaczarowane drzewo. Zapomniałem. Bo przecież nikt nie może się oprzeć miodowym kółeczkom Cheerios. Czemu zawsze nam się to zdarza? No dobra, dawaj go. Niedobrze. Ty Wszyscy na nas patrzą.
No gadaj, narrato, nie wygłupiaj się. To ja ci na ucho powiem, dobra? Czy zostaniesz moją żoną? No.